I Guillermo chce, żeby Marina była szczęśliwa z Federikiem. Płaci za najlepszych adwokatów, którzy wyciągną ją z więzienia. Dzięki za informację. Nie pozwolę im ze mnie kpić. Nie odbiorą mi syna. Do zobaczenia. Teraz jesteśmy kwita. Jeśli ja nie mogę mieć swojej córki, ty nie będziesz mieć swojego syna. Brakuje mi ciebie, mamusiu. Kochanie, chciałabym być z tobą. Jak się czujesz? Źle. Brakuje mi ciebie. Czuję. Jestem taka samotna. Wolałabym umrzeć w czasie operacji. Nie mów tak. Jesteś młoda i jeszcze wiele przed tobą. Wszystkie kobiety cierpią z powodu miłosnych rozczarowań. Z czasem się zapomina. I można się ponownie zakochać. Ja już nigdy się nie zakocham. Wolałabym nie żyć. Nie mów tak. Nic mi nie powiecie? Wszystko w porządku. To markowe ciuchy. Początkowo źle się czułem. Nie chciałem, żeby coś mi kupowała. Wydawało mi się to nadużyciem. Ale pani Weronika nalegała. Była bardzo przejęta. Wydawało mi się nawet, że jest sympatyczna. No i była uśmiechnięta. Co z wami? Zawsze tyle mówicie, a dzisiaj co? Po prostu oglądamy to, co ci kupiła. A ty, mamo? Zawsze pierwsza bronisz Weroniki. Tak, ale właśnie w tej chwili nie jesteśmy w rozrywkowym nastroju. Te prezenty nie rozwiążą problemów. Nie, ale miałem dobry dzień. Dobrze się czułem z Weroniką. I nie chodzi o to, co mi kupiła, ale o to, jak się starała, żebym czuł się dobrze. Miałem wrażenie, że jestem na zakupach z mamą. Wyglądała jak matka kupująca i starająca się zadowolić syna. Wybacz mi, ale twoją jedyną matką jest Lupe. Nigdy o tym nie zapominaj. Nie przeczę, że tak jest, ale Weronika bardzo ładnie się zachowała. Ktoś do ciebie, Chuy. Ja wychodzę. A ja idę z tobą. Atmosfera się zagęszcza. Synku, zostawiam was samych. Porozmawiaj z nią. Co ona chciała przez to powiedzieć? Mówię do ciebie. Nic. Chodzi o to, że nie ożenię się z tobą. Co? Nie ożenisz się ze mną? Kto ci wbił takie rzeczy do głowy? Pewnie Mayra. Nie. To ja sam. Myślałem nad tym całą noc. I co? Doszedłem do wniosku, że nie muszę się z tobą żenić. Nie kocham cię i nie pokocham cię. Nic nas nie łączy. Powoli się zakochasz. Nie można się zakochać po ślubie. Kiedyś sądziłem, że mógłbym się w tobie zakochać, ale
Kocham inną. Ty tchórzu. Ty głupi biedaku. Uspokój się. Nie poznaję cię. Jesteś zupełnie kimś innym. I tak się z tobą nie ożenię. Nie wygrasz, czuję. Zostanę twoją żoną. Ożenisz się ze mną, czy chcesz, czy nie. A jak to zrobisz? Nie zmusisz mnie. Zgwałciłeś mnie i musisz ponieść karę. Dobrze wiesz, że to nieprawda. Nie tknąłem cię. To kłamstwo działa. Będę tak twierdzić, niezależnie od konsekwencji. Tata i inni wierzą, że to zrobiłeś i mogą cię wsadzić do więzienia. Wybieraj. Więzienie albo ja. Nie lubię szantażu. Wolę więzienie niż ślub z tobą. To straszne miejsce, jak garnek pod ciśnieniem. Nie wiadomo, kiedy wybuchnie i co się stanie. Nie podoba mi się, że poszłaś odwiedzić Marinę. Nie odwiedziłam jej. Towarzyszyłam Patty, bo nie miała z kim pójść. Nieprawda. Od czego jest ta wiedźma Alberta i ta pastora? One nie mogły z nią pójść? Poszłam ja i nic tego nie zmieni. Dobrze. Powiedz mi, czy Patty widziała się z Mariną? Źle o mnie mówiła? Marina ucieszyła się na widok Patty i nie mówiła o tobie źle. Chcę cię o coś poprosić. Przekonaj Patty, żeby tu wróciła. Przecież to jej dom. Jej miejsce, a ja jestem jej matką. Nie ma czego szukać w domu Alberty, która nawet nie jest dla niej rodziną. Patricia musi być tutaj. Zrób to dla mnie. Obiecuję, ale nie wiem, czy Patty to zrobi, bo ma do ciebie żal. Jak się masz? Idę do siebie. Dałeś tej gnidzie forsę? Tak. Nie mogę uwierzyć, że mu pomagasz. Nie pomagam Santibanezowi i nie jestem po jego stronie. Jestem po stronie Mariny. Nie pozwolę, żeby straciła syna. Związałeś się z jedyną osobą, która mogła tego dokonać. Ale i tak go straci. Marina na pewno straci syna. Co chcesz przez to powiedzieć? Co zrobiłaś? Zadzwoniłam do Ricarda i powiedziałam mu o wszystkim. Co mu powiedziałaś? Wszystko. O twoim związku z Federikiem, który jest jego wrogiem. Tak? Mam ciebie dość. Jeśli wyjdziesz, nigdy tu nie wrócisz. Nie zamierzam. Wyglądała okropnie. Nie miała ochoty do życia. Była załamana. Więzienie każdego wykończy. Biedna Marina. Jest taka delikatna. Nie jest przyzwyczajona do takiego życia. Trzeba coś zrobić. Tylko Guillermo może przyspieszyć formalności związane z wypuszczeniem jej na wolność. Musi ją wyciągnąć z tego koszmaru, zanim Marina umrze. Babciu, proszę cię. Chodź tu. Marina. Znowu nic nie zjadłaś. Co prawda jedzenie jest okropne, ale musisz jeść. Woda nie wystarczy